polskie szkolnictwo na Litwie. Dzisiaj jesteśmy tu przed Pałacem Prezydenckim, przed Urzędem Najwyższym w Republice Litewskiej. Sprawdzian jest i historyczny dzień dla nas, ponieważ my przyszliśmy prosić o obronę naszą młodzież. Ma piękne sukcesy, zdaje egzaminy poprawnie, dostaje się najlepsze uczelnie, jak w kraju litewskim, tak i za granicą. Pracujemy tu w kraju, płacimy podatki i do tego nasze prawa muszą być zastosowane. Jak tu do nas dociera już ponad 70 komitetów strajkowych. To jest inicjatywa oddolna, przede wszystkim rodzice i dzieci, jeszcze raz to powtórzę. I będziemy starali się, żeby nasze prawa do nauczania w języku państwowym byli zachowane. Listów imiennych dla każdego ucznia, czy pan minister nie wciągnął dzieci do tej akcji protestacyjnej? I chciałbym zapytać... jeszcze o jedną bardzo ważną rzecz. Czy można... czy prawo litewskie pozwala wykorzystywać dane osobiste? Dane osobiste osób niepełnoletnich. Podkreślam, osób niepełnoletnich. Bez zgody rodziców bądź opiekunów. Myślę, że pan minister chciał jak najlepiej dla naszych dzieci, ale chyba wyszło tak jak zawsze. I na przykład mi strasznie pomyśleć, bo widzę tutaj też grupę pikietujących przeciwko naszemu wiecu. Strasznie byłoby pomyśleć, gdyby takie dane mogłyby trafić do jakiejś... Jezus, ty trójł, potrzebę, blogier. Co zostało z jej zapytym księdzem? Wyzwalał wyjść. Otóż oczywiście popieram jako polityk, bo byłem, jestem i będę zawsze z wami. Dzisiaj tutaj zebrało się ponad 5000 osób. Jeżeli władze nadal będą głuche na nasze postulaty, następnym razem będzie 10 tysięcy. Trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że nowa ustawa o oświacie jest krokiem wyraźnie politycznym. O tym zresztą powiedział również minister w liście do was, szanowni rodzice. On napisał wprost trzecim zdaniem, że w programach partii politycznych już od dawna było przewidziane, że trzeba tą ustawą znowelizować. Czyli jego logiką, jeżeli w partii Tautininkosu w programie jest napisane, że Polaków w ogóle nie ma, to trzeba Polaków deportować, tak czy nie? Хочу сказать, что не нужно нас насильно осчастливливать. Надо национальную политику строить на законе, на науке и на справедливости. Речь идет о правах детей. Право ребенка выше права взрослого. Спасибо.